Ten link nie prowadzi do strony pomocy technicznej, ale oszust chce, żebyśmy tak myśleli, to zwykła sztuczka. Istotny jest tutaj ostatni parametr, który wskazuje identyfikator posta. W ten sposób kradnie się konta na portalach społecznościowych, złodzieje tworzą nowe profile i masowo wysyłają wiadomości z linkami. Jako imię używają pomoc, a jako nazwisko techniczna, do tego logo firmy w zdjęciu profilowym i całość wygląda jak oficjalny komunikat. I właśnie o takich sztuczkach będzie dzisiejszy odcinek. Skopiowanie profilu znanej osoby jest proste. Wystarczy założyć nowe konto i skopiować parę zdjęć, a potem loteria i nagroda specjalna wystarczy zarejestrować się na oficjalnej stronie. Użyto tutaj skracacza linków. Przez to nie wiemy gdzie dokładnie zostaniemy przeniesieni po kliknięciu, ale czasami można to obejść. Niektóre usługi wyświetlają cały adres, gdy na koniec linka dodamy znak plus i tak jest w tym wypadku. Teraz wiemy już, że konkurs prowadzi do strony google.com. Gdy ją otworzymy, wita nas ten oto piękny interfejs. Z zaskoczenia sprawdzasz certyfikat SSL, aby upewnić się, czy aby na pewno jest to oficjalna domena należąca do dużej korporacji. Ale tak, wszystko się zgadza. O co więc tutaj chodzi? A zauważyłeś, zauważyłaś, małą ikonkę ze znaczkiem I w lewym dolnym rogu ekranu, gdy ją klikniesz, wyświetla się informacja o ostatniej aktualizacji oraz magiczne sformułowanie witryny Google. Od wielu lat użytkownicy Gmaila mogą tworzyć swoje własne proste strony internetowe. Ponieważ całość jest skierowana do osób nietechnicznych, firma udostępnia również swoją domenę, którą możesz wykorzystać za darmo. Również i ty możesz mieć więc stronę w subdomenie sites.google.com i właśnie to wykorzystują przestępcy. Mało kto zdaje sobie bowiem sprawę, że zawartość takiej strony nie jest kontrolowana przez Google. Oni tylko użyczają swojej domeny i nie są odpowiedzialni za treść. A to nie jedyna manipulacja. Pewno wiesz, że gdy najedziesz na link, to w lewym dolnym rogu ekranu przeglądarka wyświetla informację, gdzie prowadzi dany odnośnik. Zwykły Kowalski może więc odnieść mylne wrażenie, że po kliknięciu zostanie przeniesiony do wyszukiwarki. Ale to nieprawda. Wykorzystuje się tutaj tak zwane otwarte przekierowanie. Czyli sytuację, gdy strona X posiada funkcję przekierowującą użytkowników pod inny adres. I dokładnie to widać przez moment po kliknięciu w żółty guzik. Ale ty, jako użytkownik, możesz tego po prostu nie zauważyć. Zadano sobie więc wiele trudu, aby użytkownik podświadomie myślał, że jest na oficjalnych stronach dużych korporacji. A co na końcu? Subskrypcja wymagająca podania numeru karty debetowej. Pierwsze kilka dni jest oczywiście bezpłatnych, a potem, no cóż, jest nieco drożej. Albo te posty z pieskami do oddania. Ponad 22 tysiące udostępnień robi wrażenie. Jest tylko jeden problem. Szczeniak rzekomo nazywa się Juana. Nietypowe imię. Gdy skorzystasz z wyszukiwarki, to nagle natrafisz na kilka postów z tym samym tekstem. Raz pieska musi oddać Katarzyna z Jawora, a raz Martinę z Bielawy. No jak dobrze poszukasz, to i Martin na grupie z konsolami. Po skontaktowaniu dowiadujesz się, że trzeba oczywiście opłacić kuriera, albo wymagane jest zaświadczenie od weterynarza, lub że szczepienie jest drogie. Tak wykorzystuje się ludzką dobroć. Nie masz wrażenia, że ta karteczka z ceną tutaj nie pasuje? Zagubiony bagaż za 9 zł. Pora na małe śledztwo. Komentarze wyglądają zachęcająco, same polsko brzmiące nazwiska Tibor i Mogansen dodają wiarygodności. Po kliknięciu w nazwę profilu możemy zobaczyć, kiedy został założony. Ponad rok temu nieźle, ktoś miał sporo czasu. No dobra, ale pora na konkrety. Yandex, taka wyszukiwarka, pozwala na poszukiwanie podobnych obrazów. Dwa kliknięcia i odnajdujemy oryginał fotografii na zagranicznym portalu. Trzeba przyznać, całkiem niezła robota w photoshopie. Jak inaczej można do tego podejść? Pewnym rozwiązaniem może być narzędzie Forensic Nie Nie zadziałano zawsze, ale czasami pomoże wskazać fragmenty obrazu, które być może zostały zmodyfikowane. Tak jak widzisz to teraz na ekranie zwróć uwagę na tą niebieską poświatę. Zachęcam do zabawy suwaczkami dostępnymi na tej witrynie. Takie tematy Cię interesują? Sprawdź mój kurs Cyfrowe Ataki. Znajdziesz w nim przykłady działania złośliwego oprogramowania czy nieco bardziej zaawansowanego phishingu. Minimum teorii, maksimum przykładów. Sprzedaż trwa do 18 listopada do godziny 21. Link znajdziesz w opisie tego filmu. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, możesz trafić na zarażone blogi używające platformy WordPress. Po kilku sekundach od wejścia, wyświetli Ci się wtedy komunikat, że Twoja przeglądarka wymaga aktualizacji. I tutaj proste porady nie ochronią użytkownika, bo sprawdzenie adresu w tym wypadku nic nie da. Po najechaniu na guzik Update przeglądarka pokazuje bowiem prawidłowy adres opera.com. Oszustwo widać dopiero, gdy klikniesz przycisk i sprawdzisz szczegóły pobranego pliku. Dopiero tam widać, że został on pobrany z Dropboxa, a nie z oficjalnego serwera producenta przeglądarki. Pytanie, ile osób to zauważy, zwłaszcza, że przecież nazwa pliku nie budzi żadnych wątpliwości. Taki efekt można osiągnąć przy pomocy kawałka kodu JavaScript. Monitorujemy tutaj, czy użytkownik kliknął w element na stronie i dopiero wtedy podmieniamy adres pliku. Jeśli nie wiesz, że coś takiego jest możliwe, to raczej nie zauważysz zmiany po kliknięciu. No dobra, ale co jeszcze możesz sprawdzić? Na pobranym pliku możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję właściwości, a następnie zakładkę podpisy cyfrowe. Tutaj po wybraniu podpisu widać jego szczegóły. Ten podpis powinien być prawidłowy i wtedy nie ma tutaj tego czerwonego X. -a. W polu imię i nazwisko zobaczysz nazwę firmy, która wyprodukowała dane oprogramowanie. Po prawej widzisz jak wygląda prawidłowy instalator opery, po lewej natomiast jego podróbka. Jednak niestety coraz częściej przestępcy wykupują lub kratą certyfikaty i podpisują nimi swoje złośliwe pliki. Warto nauczyć się weryfikować informacje. Ta reklama na przykład została oznaczona jako oszustwo i próba podszywania się. Jednak gdy spróbowałem wejść na tą reklamę, moim oczom ukazała się prosta strona reklamowa aplikacji na telefon. No dobrze, jak możemy do tego podejść? Po pierwsze, weryfikacja na Twitterze nic nie znaczy. Na ten moment nikt nie sprawdza dowodu tożsamości. Niebieski ptaszek nie powinien być więc traktowany jako coś wiarygodnego. Aby korzystać z domeny, musimy najpierw ją zarejestrować i w bazie Whois możemy sprawdzić datę rejestracji takiej domeny. Niedawna rejestracja jest niepokojąca, ale jeszcze niczego nie tłumaczy. Podejrzane linki są skanowane przez różne automaty i jednym z nich jest strona URL Scan. Widzimy tutaj, że system testował różne podstrony tej domeny. W szczegółach widzimy więcej ciekawostek, w tym zrzuty ekranu, i tylko to po kilku kliknięciach możemy potwierdzić, że rzeczywiście kiedyś pod tym adresem znajdował się fałszywy panel logowania. Znaliście tą stronę? Dajcie znać w komentarzu. A teraz coś dla rodziców. Roblox to platforma pozwalająca na granie w produkcje stworzone przez innych amatorskich twórców. Całość jest bardzo popularna wśród dzieci, które za gotówkę mogą kupić wirtualną walutę, tak zwane Robuxy, które to potem można wydawać na przedmioty w grze. Nie każdego rodzica stać na wydawanie pieniędzy, stąd młodzież poszukuje darmowej alternatywy na YouTubie. Tak trafiają na transmisje na żywo, większość z nich jest do siebie bardzo podobna. Twórca ma uruchomioną przeglądarkę i rzekomo co jakiś czas wypiera losową osobę z czatu, której przelewa milion robuxów. Warunek, aby je otrzymać, jest bardzo prosty. Musisz nieustannie pisać swój nick na czacie i zasubskrybować kanał oraz dać lajka. I jak możesz się domyślać, czat jest dosłownie zalewany różnymi nikami osób, które chcą wygrać. Te transmisje potrafią trwać godzinami. Tutaj widzisz 12-godzinny nieustanny stream, i już to powinno dać ci do myślenia. Te transmisje tak naprawdę są zapętlone i odtwarzane w kółko. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Tak naprawdę o kliknięcie w przypiętą wiadomość na czacie. Na niektórych filmach jest to nieco bardziej oczywiste, tak jak widzisz to teraz na ekranie. A później na tej stronie typowe ankiety do wypełnienia to znaczy masz wypełnić różnego rodzaju formularze, podając masę swoich danych. Może warto porozmawiać z pociechami, aby nie dały się nabierać na takie proste sztuczki? Natrafiłeś ostatnio na ciekawy przekręt? Napisz o nim w komentarzu. I nie zapomnij sprawdzić, jak wygląda mój kurs cyfrowe ataki. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. I to już tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.